Cześć, tu Ernest! Pierwszy update rozdziału 4 sprezentował nam mnóstwo nowości, takich jak 3 darmowe skiny, eventy czy turnieje. A w tym filmiku zapoznamy się z nimi. Najprzyjemniejszą częścią tej aktualizacji jest rozpoczęcie Festiwalu Zimy, który potrwa do 3 stycznia. Na ten czas na mapę w tym oto miejscu powróciła chatka Łomorzecha. Jak co rozdział, to dobry przystanek do rozłupania. Z powracających rzeczy mamy jeszcze wyrzutnie śnieżek oraz prezenty do rzucania. Nie mogę też nie wspomnieć o dekoracjach świątecznych i choinkach, które zawitały w prawie każdym zakątku wyspy. Sierżant Zima i jego 4 kółka przetrwały wszystkie tegoroczne kataklizmy i również zawitały z powrotem na ulicę. Dodano też świąteczne szczeliny. Jedna może przynieść kulę śnieżną i ogromny prezent, którym jest choinka i mniejsze prezenty. Druga świąteczna szczelina to krąg przywołań lizaków, gdzie lizak przeistacza się w lód. A w lobby zaktualizowano wygląd czatu pisemnego oraz aktywowano zakładkę z ikonką śnieżynki, która zabiera nas do przytulnej chaty. W pierwszej edycji zasiadł Łomorzech, w drugiej Święty Mikołaj Kulturysta, a w tym roku mamy trio Futrzaka, Snowdancer i Jansiego. Więc tak, codziennie o 15 przez następnych 14 dni będziemy mogli otwierać po jednym prezencie, albo wszystkie naraz na koniec, jak kto woli. Z prezentów do zgarnięcia będą lotnie, kilofy, malowania i emotki, które widać teraz na ekranie. Fortnite GG udostępnił grafikę ze wszystkimi prezentami. Przyda się, jeśli chcecie odebrać jakiś konkretny prezent przed innym. Ciekawostka, prezent ze świąteczną muzyką zawiera 2 pakiety muzyczne, a ten prezent zawiera już nie taką świąteczną muzykę, bo muzykę z gry Doom. Teraz uwaga, do odpakowania będzie jeszcze skin z tego dokładnie prezentu, ale na dzień dzisiejszy jest zablokowany i odblokuje się prawdopodobnie 23 lub 24 grudnia. Jest jeszcze świąteczny futrzak, który ma 2 bardzo fajne style. Pierwszy z nich jest do odebrania oczywiście za darmo w sklepie na prawie samym dole. Co bardzo ważne, ten futrzak jest dostępny tylko na Epic Games Store na PC-tach, w programie startowym lub w grze. Dlatego jeśli gracie na konsoli, będziecie musieli poprosić o pomoc kogoś, kto ma komputer, lub odebrać go na telefonie przez chmurę NVIDII. Drugi styl futrzaka jest w przytulnej chacie. Futrzak na razie śpi i jeśli spróbujemy wyrwać mu prezent, to nas odgoni. Ale gdy będzie do odebrania, zacznie bawić się prezentem przed sofą. Po odebraniu go będzie grał do konsoli. A ten oto plecak lamy jest dla członków ekipy Fortnite. To dalej nie koniec gratisów. Fortnite dał znać, że za zagranie z 5 różnymi znajomymi z listy znajomych w dowolnych trybach podczas festiwalu do naszej szafki trafi emotka budowania bicka, ale dopiero po 6 stycznia zostanie ona nam przyznana. Światło dzienne ujrzały również zdania na expa tego tygodnia. Pierwszy tydzień już jest aktywny. Drugi tydzień wyzwań wejdzie o 15-20 grudnia. Tak po drodze dał znać, że w kabinie skrywa się też kilka sekretów. Możemy poprosić Ducha Świąt, żeby nam podzwonił? Czy zajrzeć do lodówki? Co tu się... Kto w lodówce trzyma amunicję? Fortnite ukrył też Trollface'a na lotni z prezentów, Derpa na jednej z desek w tle i jeszcze jedna mini ciekawostka, chatkę Łomorzecha na wyspę sprowadził punkt zerowy, co widać za oknem na koniec zwiastuna festiwalu. W karnecie za to w zakładce dodatkowych nagród, na stronach od 4 do 6 czekają na nas super style do skinów. Wyglądają niesamowicie i to według mnie jeden z lepszych designów. No, powodzenia we wbijaniu poziomów. Oprócz tego Syd i skin z ekipy Fortnite otrzymały dodatkowe style za darmo. Poza tym mamy mnóstwo nowych skinów, ale po drodze chciałbym wspomnieć o zmianach na polu bitwy. Kilka dni temu Fortnite wprowadził kilka mniejszych czy większych zmian, aby zbalansować rozgrywkę. A we wczorajszym update'cie zwiększono ilość materiałów do zebrania z wielu dużych obiektów kamiennych rozsianych po wyspie. Dalej, wieczny champion po likwidacji wyrzuca teraz mityczną wersję młota, która różni się tym, że ma 5 dodatkowe użycie, zamiast 4. Jak już jesteśmy przy Cytadeli, to warto zatrzymać się na tej oto wieży. Zobaczcie sami, rozpoczęła się to konstrukcja tajemniczego narzędzia, które według plików gry będzie portalem. Wyglądem przypomina portal ze serialu Stargate i kto wie, gdzie ten portal nas zabierze. Albo kogo przyniesie. Grając w parach, trójkach lub oddziałach, przy okazji wyboru rozszerzenia rzeczywistości miał teraz szansę pojawić się rozszerzenia wybrane przez członków drużyny. Z nadchodzących nowości mamy tarczę. Tarcza będzie występować luzem lub w skrzynkach, a sposób działania jest prosty. Przyciskiem strzału aktywujemy osłonę, która zmieści cały skład i zniesie wszystkie obrażenia. Tarczą będzie można również rzucić. Do gry wejdzie w ciągu najbliższych 2 tygodni. Z wycieków dowiedzieliśmy się jeszcze, że twórcy gry pracują też nad wyrzutnią świetlików, która działałaby jak miotacz ognia. Wygląda na gotową, więc możliwe, że też niedługo zawita do gry. Szykuje się jeszcze krzaczany granat, który pozwoli nam rozłożyć ogromnego krzaka lub stos liści w wybranym miejscu. Cud dla kamperów.
A do sklepu będą powracać zimowe skiny oraz pojawi się kilka nowych. Jednym z nich jest Snowdancer, która siedzi na kanapie w kabinie. Jej zestaw ma dwa kontrastujące style. Ładne. Hana jest bardzo fajnym nowym skinem, z uwagi na to, jak można ją dostosować. Ciekawostka. Hana miała wejść do gry dwa sezony temu, ale Epic Games postanowiło przenieść jej debiut na rozdział czwarty. Swoją drogą tej lotnia też jest kozacka. Graveheart to kolejny ciekawy skin. Następny jest Keleritas, wygląda epicko. I mamy jeszcze Lumiżelka, który będzie w pakiecie za prawdziwe pieniądze. Oprócz skinów otrzymamy do niego wyzwanie na 1000 fałdolców. To nie wszystko, bo do Fortnite nadchodzi Mr. Beast. Taki tam mały youtuber, o którym może kiedyś słyszeliście. Mr. Beast przybędzie do Forta w wielkim stylu 15 grudnia. Do kupienia będą skiny zestawów Mr. Beasta i Mr. Beasta 6000. Stroje i reszta elementów będą dostępne w pakietach i oddzielnie. Bardzo fajny jest tecak Mr. Beasta 6000, który podczas meczu z biegiem czasu napełnia się gotówką, a jego lotnia to super samochód zapakowany na prezent. Gdyby banknotów było mało, to jeszcze jest emotka. Są jeszcze nowe wyzwania do wykonania na wyjątkowej wyspie kreatywnej Mr. Beasta. Za zdobycie odpowiedniej ilości punktów na tej wyspie do naszej szafki trafił graffiti i ekran wczytywania. Ponadto na tej właśnie wyspie 17 grudnia ruszy specjalne wyzwanie ekstremalnego przetrwania. Od 18 do 21 tego dnia dostępna będzie turniejowa wersja tej mapy. Pamiętajcie, ona będzie oddzielną mapą. Gracz z największą liczbą punktów zdobytą w meczu pod koniec wyzwania zostanie zwycięzcą, zdobywając nagrodę w wysokości $1,000,000. Poza tym 100 tysięcy najlepszych graczy z tego wyzwania otrzyma parasolkę Mr. Beasta. To będzie jedyny sposób na zdobycie jej i już nigdy nie wróci. Fortnite przygotował też event połączenia światów z My Hero Academia. Event pełną parą ruszy 16 grudnia, ale już mamy kilka przedwczesnych informacji. Z wycieków, zwiastunów i eventu dowiedzieliśmy się, że jednym ze skinów do kupienia będzie sam Deku oraz taki oto zbierak, a na wyspie będą lądować specjalne zrzuty zaopatrzenia, w których znajdziemy m.in. nowego mityka. Reszta skinów i informacji jest na dzień dzisiejszy zaszyfrowana, ale poznamy je już 16 grudnia. Dalej, akcja Restart powraca do Fortnite. W grze aktywowano kolejny zestaw zadań, za które zbieramy punkty na nagrody. Ciekawostka, jedną z nagród jest emotka, którą można było już wcześniej zdobyć w komiksach. Dlatego też gracze, którzy mają tę emotkę, otrzymali zwrot fałdolców. Zadania trzeba wykonywać z tak zwanym powracającym, bądź nowym graczem z listy znajomych. Powracający gracz to każdy, kto grał mniej niż 2 godziny w Fortnite w okresie 30 dni przed 12 grudnia. W opisie zostawię wam stronę ze szczegółami od twórców gry. Na koniec zostawię was z nagraniem tegorocznego, noworocznego eventu. Peku nagrał filmik, na którym widać, jak nowy rok będzie świętowany na nowej wyspie. Tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.